Ogromna kwota zasili inwestycyjny budżet miasta. Ponad 48 milionów złotych z rządowego programu inwestycji strategicznych zostanie uzupełnione przez suwalski samorząd kwotą rzędu milion lub dwa, po czym przeznaczone zostanie na uzbrojenie terenów przemysłowych na południu Suwałk. Miasto Suwałki jako jedyne w województwie podlaskim otrzymało fundusze z tego programu. Cieszę się niezmiernie, że udało nam się pozyskać dotacje na rozwój strefy ekonomicznej w naszym mieście i to dotacje rekordowo wysoko, ponad 48 milionów złotych w ramach konkursu ogłoszonego przez rząd Polski. W ramach Polskiego Ładu, rozwój stref przemysłowych, złożyliśmy taki wniosek w terminie do 26 lipca. Spełniając te wymagania, te kryteria, które były w ogłoszeniu tego konkursu, no i z niecierpliwością czekaliśmy na rozstrzygnięcie. Rozstrzygnięcie, jak Państwo wiecie, pojawiło się w piątek o godzinie 9 w kancelarii pana premiera i miałem przyjemność i wielką radość odbierać ten czek właśnie przyznający decyzję pana premiera, tak duże środki finansowe na rozwój gospodarczy naszego miasta. Za około 50 milionów złotych powstanie droga, a pod nią pełne uzbrojenie około 50-hektarowego terenu, który dzisiaj z uwagi na brak sensownego dojazdu i mediów pozostaje kompletnie niewykorzystany gospodarczo. Prócz drogi i zaopatrzenia w niezbędne dla przemysłu sieci, powstanie tutaj kluczowa inwestycja. Bocznica kolejowa, otwierająca zupełnie nowe możliwości, zarówno dostawcze, jak i dystrybucyjne dla strefowych firm. Bardzo cieszymy się z tego, że ta duża dotacja w ramach programu rządowego rządu Prawa i Sprawiedliwości pana premiera Mateusza Morawieckiego została przyznana Suwałkom. To jest rzeczywiście jedyne miasto w ramach Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, a Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna funkcjonuje poprzez swoje podstrefy w wielu miejscach w województwie podlaskim, ale także w województwie warmińsko-mazurskim i w województwie mazowieckim. Otrzymało właśnie tę dotację. Dlatego tak się stało, że trzeba było spełnić we wnioskach dość wyśrubowane warunki. To nie było łatwe, tylko to nie chodziło o to, żeby tylko złożyć wniosek i uzyskać poparcie polityczne. No, zawsze jest ważne oczywiście, ale trzeba było spełnić te warunki. Wymagania stawione przyszłym beneficjentom rządowego wsparcia nie były łatwe. W tym konkursie było około 52 wniosków, które otrzymały dofinansowanie. To jest na kwotę około 5 miliardów złotych. Cieszę się bardzo, że Suwałki skorzystały z tych środków. Oczywiście są inne, większe miasta w województwie podlaskim, które niestety no, jakby o te środki się nie starały, ale myślę, że warto, bo powiem, że rekordziści nawet na inwestycje otrzymywali po 245 milionów złotych. To są naprawdę duże środki, które przyczynią się do rozwoju tych regionów i myślę, że w kolejnych edycjach dobrze było, żeby jak najwięcej samorządów właśnie z województwa podlaskiego zabiegało te środki, bo myślę, że te środki są nam potrzebne do rozwoju naszego województwa. Ja chciałem przede wszystkim pogratulować dla miasta Suwałki złożenia dobrego projektu, że miasto Suwałki tak dzielnie walczyło w Warszawie o to, żeby te środki pozyskać, można powiedzieć, dla rozwoju województwa podlaskiego. Ten projekt był dobry, ten projekt się bronił przede wszystkim tym, że to chodziło również o to, że nie tylko stworzenie strefy, bo można teren uzbroić i na inwestora można czekać kilka lat. Również zadaniem tego konkursu było to, żeby właśnie przygotować miejsce, przygotować gospodarczo i żeby przede wszystkim jak najszybciej znalazły się tam miejsca pracy. I właśnie ten projekt suwalski to gwarantuje, że takie miejsca nowe pracy powstaną, że tutaj region będzie mógł się rozwijać. Szanowni Państwo, to co powiedział wcześniej kolega, tu już jest piąta edycja inwestycji strategicznych Polski Ład, gdzie w ciągu praktycznie roku, półtora zostało już do dyspozycji samorządów 62 miliardy złotych. Swego zadowolenia nie krył dzisiaj również Leszek Dec, prezes zarządu Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Uchylił nieco rąbka tajemnicy w procedowaniu wniosków tej edycji programu, ale też wspomniał o aktualnych i przyszłych poczynaniach strefy. My otrzymaliśmy 18 wniosków do zaopiniowania. Zaopiniowaliśmy 4, 2 dotyczące Suwałk, w tym właśnie wniosek miejski i 2 dotyczące Ełku. One, proszę Państwa, były obostrzone takimi dosyć rygorystycznymi kryteriami. Po pierwsze, chodziło o duże obszary,
które będą objęte tą inwestycją. Stąd tutaj obszar pana prezydenta to jest ponad 50 hektarów. Ja wspomniałem na konferencji w Białymstoku 130, ponieważ my jako strefa, spółka, też planujemy uzbroić teren 80 hektarów. I ta inwestycja pięknie współpracuje z tą naszą, ponieważ przedłużymy tylko sieci i mamy dostęp do kolejnych 80 hektarów. To pierwsza rzecz. Druga, to nie miały być grunty leżące gdzieś no, w takim obszarze, który rzeczywiście nie stanowi jakby przyszłego potencjalnego obszaru, który będzie leżał w zainteresowaniu przedsiębiorców. Tutaj w Suwałkach jest to obszar, który już częściowo jest przez strefę zagospodarowany. Tam mamy nasze firmy, które na pewno Państwo znacie. Tam jest i Padman, jest tam Rekman, jest tam Malow, ale pozostała część obszaru jest właśnie niezagospodarowana i może być, tak jak pan prezydent wspomniał, szybko zagospodarowana. To był też istotny warunek. Tak jak powiedziałem w Białymstoku, nie sztuką jest uzbroić teren, czy utworzyć podstrefę kiedyś, a sztuką jest ją zagospodarować. I te tereny tutaj uzbrojone w Suwałkach sądzę, że zostaną w miarę szybko zagospodarowane. My ogłosiliśmy ostatni przetarg na grunty w podstrefie Suwałki na działkę o powierzchni tylko 1,2 hektara. To jest ostatnia działka, którą sprzedajemy. Wkład specjalnych stref ekonomicznych w likwidację bezrobocia i ich wpływ na dynamikę rozwoju gospodarczego ocenił krótko Jarosław Zieliński. Strefy ekonomiczne spełniły, jest ich 14 w Polsce, 5 funkcjonuje na terenie Polski Wschodniej, w tym właśnie ta nasza suwalska specjalna strefa ekonomiczna. One spełniły niezwykle ważną rolę, jeżeli chodzi o walkę z bezrobociem wtedy, kiedy powstawały. Wtedy w Polsce było ogromne bezrobocie i właśnie ich celem było zmniejszenie tego bezrobocia. Udało się. Strefa Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna spowodowała inwestycje w tej strefie, że powstało ponad 18 tysięcy miejsc pracy. W samych Suwałkach tylko, w tej podstrefie suwalskiej około 3,5 tysiąca. Więc zmniejszenie problemu bezrobocia tutaj miało miejsce w sposób bardzo wyraźny dzięki właśnie inwestycjom w strefie ekonomicznej. Teraz już nie tylko chodzi o to, żeby tworzyć nowe miejsca pracy, o to zawsze chodzi oczywiście, ale chodzi o to, żeby po pierwsze tworzyć miejsca pracy specjalistyczne, wysokopłatne, technologicznie zaawansowane, a nie tylko miejsca pracy proste, jako takie można powiedzieć, ale także, żeby specjalne strefy ekonomiczne stawały się coraz bardziej, to właśnie potrzebny jest nowy impuls w tym czasie, po covidowym, po kryzysie, który COVID wywołał, który wywołała wojna na Ukrainie. Mam nadzieję, że to jednak szybko minie, że wszystko wróci do normy, że będzie opanowana inflacja, wzrost cen, że wszystko będzie wymagało nowych impulsów rozwojowych, żeby gospodarka się rozwijała, żeby był wzrost gospodarczy i żeby utrzymać oraz tworzyć nowe miejsca pracy, dobre miejsca pracy. Więc strefy powinny być takimi centrami koncepcji gospodarczo-społecznych, jednym z instrumentów rozwoju gospodarczo-społecznego. I żeby mogły tę rolę spełnić, no to muszą mieć możliwości inwestowania. Tu się praktycznie nawet w Suwałkach kończyły te możliwości. Teraz będą otwarte nowe obszary, uzbrojone, atrakcyjne dla inwestorów. Tak jest we wszystkich podstrefach. Wniosek złożony przez miasto Suwałki zyskał poparcie wielu osób. Jak podkreślił prezydent Rankiewicz, obok posłów Zielińskiego i Gwiazdowskiego docenić należy również wkład europarlamentarzysty Krzysztofa Jurgiela czy marszałka województwa podlaskiego Artura Kosickiego. Ważne też okazały się działania zarządu Suwalskiej Strefy Ekonomicznej i lokalnej Izby Przemysłowo-Handlowej.